Cześć kochani, jak się macie? My, katolicy, jesteśmy najbogatszymi ludźmi na świecie. Mamy Eucharystię, która daje nam życie. Mamy Maryję, która jest najwierniejszą uczennicą Pana i pokazuje nam, że można zawsze ufać Bogu, mówić Mu tak, nawet gdy się wszystkiego nie rozumie. Mamy świętych, którzy pokazują nam, że Ewangelia jest skuteczna, że można nią żyć na co dzień, że Pan Jezus się nie pomylił. Mamy w końcu Biblię, najcenniejszy skarb, poprzez który Bóg mówi do nas, do najskrytszych zakamarków naszych serc. Ale z drugiej strony, my, katolicy, właśnie dlatego jesteśmy najbiedniejszymi ludźmi, bo bardzo często nie korzystamy z tych skarbów, które mamy. Nie korzystamy z tych bezcennych narzędzi, żeby spotkać Boga w naszym życiu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć, kochani, dobrego dnia z Bogiem.